Dzień dobry, kochani. Witam się z Wami serdecznie na kolejnym filmiku na kanale Beauty65+, na kanale dla pań w eleganckim wieku i nie tylko. Kanał został stworzony prawie 6 lat temu z taką potrzebą moją, przede wszystkim, że chciałam sobie samej udowodnić, a tym samym i Wam wszystkim, że kochani, kobieta po 60 może się nauczyć robienia makijażu i może za pomocą tego makijażu zakryć niedoskonałości, a na światło dzienne wydobyć moi mili, to co najładniejsze i najciekawsze w tej twarzy jest. Tym samym jestem absolutną przeciwniczką, ale jeżeli chodzi o mnie, tylko o mnie, jakichkolwiek ingerencji chirurgów plastycznych w twarz, czy obstrzykiwania, czy coś w tym stylu. Dobra pielęgnacja, ładny makijaż zrobią swoje. Takie jest moje zdanie, inni mogą mieć inne. Ja się do innego zdania nie wtrącam. Każdy, żyjemy w demokracji, każdy ma prawo mieć swoje własne zdanie, moje mili, czego osoby, które właśnie to robią, uważają, że to ja mówię, to jest napad na nie, na ich... Nie! To nie moje pieniądze, nie moja twarz, nie moja wioska, nie moja kuweta. Także spokojnie, ja mówię tylko i wyłącznie o sobie i to, co mówię, jestem tego zdania, widać na moich filmikach. Okej, okay. Z czym do Was dzisiaj przychodzę? Ano, przychodzę do Was z makijażem twarzy. Zobaczyłam, ciągle mi się na Facebooka to Beauty Bay i ten produkt. Nie? To jest paleta cieni do twarzy i korektorów. Sobie takie przyszło, nawet długo nie czekałam, 3-4 dni. I jeszcze wszystko ma folię, moi drodzy. I Dorotka do mnie napisała, jak zobaczyła tę rolkę na Facebooku. A co to jest? Jak to się mówi? Płynny? Czy jak to się mówi? Wiecie, ja mam ograniczone słownictwo, także pomagajcie mi. Że to jest kremowy. Czy to jest kremowe produkty są, czy to są produkty suche? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Patrząc na reklamę z tym, to raczej mi wychodziło, że są to produkty, moi drodzy, kremowe. Zobaczymy. Będziemy, moi kochani, sobie tym robić twarz. I kochani, zdjęłam te folie i od razu nababrałam sobie w jednym z tych. I po tej stronie są korektory, moi kochani, i tak dobrze mówię, korektory, a to już są, kochani, te po drugiej stronie, to jest rozświetlacz, róż do konturowania i te po tej stronie do konturowania, rozświetlacza i róże są, moi drodzy, czekajcie, spróbuję zrobić z tego, są kremowe i to jak? Kremowe. Wow! Po prostu rozpuszczają się pod palcem. Aha. I teraz jeszcze, czekaj, róż. I ten taki złocisty róż. Ok, i to. I tu macie, moi drodzy, wszystkie ich niuanse. No, są dwie wersje. Jedna jest do ciemniejszej, ciemnej twarzy, ciemnej skóry, no a druga jest do jaśniejszej skóry, także tak to wygląda. No a te korektory, to kochani, tutaj po kolei, moi drodzy, mamy korektory. I to są, kochani, te wszystkie kamuflaże i korektory. One są pod oczy. Ano, przybliżyłam się do Was. Wyjęłam sobie 3 pędzelki do tych wszystkich. Ten jest tak z Bailey Rose Gold.
Ten jest z IT Cosmetic, wydanie walentynkowe, na które polowałam, bo już nigdzie nie było, a ten jest Essence. Taki, także zobaczymy sobie jeszcze, co tam można jeszcze będzie dołożyć, czy nie, czy tak dalej. Na początku powiedziałabym, że zacznę od tego najciemniejszego, żeby zdefiniować sobie, no wiecie co, nie? Na twarzy mamy już, kochani, położony podkład. Jest to dzisiaj jest to madara niezawodna, choć on jest organiczny, jest naprawdę To jest organiczny, bez silikonu i powiem wam, że jest doskonałym naprawdę podkładem. Doskonałym. Okej, biorę sobie taki pędzelek, on jest z wiśniowego drewna z Bailey, taki o, i sobie ten najciemniejszy tutaj zaaplikuję jako, kochani, definicja. Jako definicja, kochani, nie? Zrobimy sobie, pierwszy raz w życiu zrobię konturowanie, chociaż nie, w tym filmiku zmałpowałam, bo to było cudne, kitulec zmałpowała jakąś tam z TikToka czy z Instagramu. A tu patrz, panie, nakupiłam wtedy cudów niewidów, jako, pokaż się tu, włosy, zafarbować muszę. Farba jest piękna, powiem wam. Teraz nie pamiętam, ile, 4 tygodnie czy 5 temu farbowałam, ale, ma jedno ale, kochani. A mianowicie takie, że ona się wiecznie... inną farbę, jak się zafarbuje włosy, to po tygodniu już one nie farbują te włosy, ubrań i tak dalej, a ta farbuje do końca. Już takie odrosty są i tu, gdzie są końcówki, gdzie mam wszystkie bluzki, piżamy, koszule nocne, czy jak im tam, po prostu pofarbowane tym. Ja nie jestem osobą, która się zna na tego typu rzeczach jak konturowanie, bo powiem wam, że ja tylko troszeczkę brązu, troszeczkę różu i ty. No ale jak tutaj mam przetestować tą paletę, no to będziemy ją testować, nie? No bo co? Teraz tą wezmę do... Tu wezmę ten drugi, bo tamten jest zasraczkowaty jest. Nie? No. Tylko troszkę, nie? No. Tamten jest normalnie zasraczkowaty. No jestem ciekawa. Aha, tu jeszcze zapomniałam, że my tutaj też jesteśmy. Się mamy, nie, opalać. Ja mam grzywkę, więc zasłaniam to grzywką wstydu i do widzenia. Nie ma mnie. No, a tak właśnie do tej farby. Ale kupiłam już drugą tą i mówię, czort licho, niech ci będzie, że farbujesz, ja po prostu sobie wezmę i mi się kolor podoba, nie? Tak powiem, że coraz bardziej mnie pójście do fryzjera już tak mnie ciągnie. Ale może akurat właśnie sobie nie pociągnę do końca. Dobra. Okej, to jeszcze tym ciemniejszym tak ten. Później to rozbebłam. I teraz co? Weźmiemy sobie ten róż i ten? No nie wiem, wiecie? Nie mam pojęcia. Może wziąć inny pędzelek. Wezmę ten. O. Jeszcze mam, bo takie dwa były. One są bardzo dobre. Używam ich to często do podkładu po prostu. To teraz wezmę sobie, bo ten jest taki jaśniejszy, że nie jest taki ciemniejszy róż. Dobra, biorę ten ciemniejszy i sobie tu
Ja się z bliska zobaczę. Czy jeszcze trochę nać? No i biorę gąbkę z tej strony i sobie to wszystko tak jakby wyrównam, nie? Ten, o. Naprawdę dużo ruchów nie trzeba zrobić. Tutaj. To jest sluwi. Sluwia. To jest taka podróżna, dlatego takie krótkie te mają. 200E205. Co na nim klasyk konturowania. Proszę, klasyczny do konturowania. To tu powinnam, tak? Nieważne. Biorę rozświetlacz. Nabrało i teraz. No bo ja wiem. Blurs and Sombat Shine. No to czyli do brulowania i do blurowania i no i to takie wiecie. No to jeszcze raz, jak to było? Widziałam, ten jest właśnie do sesji do korektora, a ten różowy jest neutralny, rozświetlający, pod oko rozświetlający. Tego to sobie pominiemy, ale tu są, moi drodzy, trzy korektory. Ten, ten i ten. I jeden jest... I ja wezmę sobie ten korektor. Wezmę sobie pędzelek do korektora z Coewy. To jest Coewa. Tym pędzelem jestem zachwycona. I tu bateria w mikrofonie się skończyła. No ale po co mam si? Zoefa Brush na 146 Concealer Touch Blend. Normalnie szok. Korektor wygląda przepięknie pod moimi oczami. Po przypudrowaniu twarzy pudrem dr Hauszka twarz wygląda bardzo dobrze, a zatem zobaczymy się za 8 godzin. I oto, kochani moi, witam Was ponownie o 22.08. To czyli tak 8 godzin z haczykiem. I co mogę powiedzieć o tej palecie do twarzy? No, trzyma się, jest dobrze. To matka mi się zjadła. Makijaż też taki się rozmył dosyć, ale no mówię, podejdziemy tu bliżej zaraz już, z okularem i no co to mogę Wam powiedzieć, jest dobrze. Można ją nosić i teraz pod oczami, nie wiem już jak to sprawdzać, pod oczami ten, kochani, bardzo dobrze się utrzymał, tu się podbierało, tu się pozbierało, to tłuste wszystko jest, no i rozmazało mi się makijaż, nie? Się wziął i rozmazał. Tutaj wszystko poosypywane jest, ale tak jak mówię, tutaj ta kreska się rozmyła, tu nie. No, nie zaglądałam, niczego nie robiłam. Byłam ciekawa tego korektora pod oczy i mogę powiedzieć spokojnie, że można go używać. Nie wygląda źle. Wymazało, wybrudziło, lecę zaraz to zmywać i pod prysznic. No tak jak mówię, bardzo, w każdym bądź razie makijaż nie wytrzymał tyle oczu, ile wytrzymał, kochani, wytrzymał ta cała paletka, nie? Te róże tutaj, mówię, byłam bardzo, bardzo ciekawa tego korektora. Piąty raz się powtarzam. W każdym bądź razie polecam
jeżeli gdzieś dostaniecie, i dla tych, którzy lubią mokre konturowanie, jak najbardziej. Ja będę miała tę paletkę, bo no, będę miała paletkę do konturowania mokrego, jak będzie kiedyś trzeba, można, gdzieś trzeba, kiedyś będę upał czy coś w tym stylu. Jest paletka, jeśnie woła. Także nie żałuję, że kupiłam, bo ja tego takich, wiecie, do mokrego konturowania to nic praktycznie nie miałam, oprócz tych sticków, co tam nakupowałam kiedyś. Jakiś tam róż też jest. Nie? A to jest taka konkretna, solidna paleta i nie żałuję, mam, polecam, kochani. Jak znajdziecie, a lubicie takie mokre konturowanie, to jak najbardziej Wam się ona będzie podobała. Kochani moi, pragnę podziękować, że czekaliście 8 godzin ponad tutaj, nie, żebym ja przyszła. Pragnę Wam serdecznie podziękować za to, że jesteście, za kciukasy, za wspaniałe komentarze, za wspieranie mnie, za podawanie o mnie dalej. Jak widać po ostatnich filmikach, to wasze serce mnie po prostu pcha dalej i moi kochani, coraz więcej zdobywam subskrybentów, a co z czego się najbardziej cieszę, to właśnie z wejść na i długość oglądania, to czyli nie jestem jednak flaki z olejem, albo jeszcze dniejsza. Kochani moi, z całego serca życzę Wam dobrych dni, zdrowia i spokoju, niekoniecznie świętego. I widzimy się już całkiem niedługo w następnym filmiku z lepszą kondycją, mam nadzieję, makijażu. Pa, pa! Mua. Mua.